This is my kingdom come. Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Henryx, a to kolejny odcinek naszej serii Let's Play chyba Gothic, tak dokładnie. Mamy już 22 odcinek, ostatnio skończyliśmy w wieży Xardasa, dowiedzieliśmy się coś tam o śniącym, o świątyni śniącego i w tej chwili mamy iść do szamana, on się chyba zwie Urszak, coś takiego. Ja zejdę moim sposobem, oby się udało i Bezi nie za... Ja pierdzielę, ile życia nam zostało? Czekajcie, gdzie jest życie? Gdzie jest życie? Dwa życia, Boże, Bezi! Ale dobrze, nie zabiłeś się, to jest coś. Dobra, Bezi, musimy ci odnowić życie, to nie będzie łatwe. O kurde, co ja zrobiłem? Dobra, uzdrawiamy sobie życie. Dobra jeszcze, tą miksturką, no i mamy uzdrowione życie. No i lecimy do tego całego szamana Urszaka, który siedzi na takiej górze, właśnie niedaleko stąd. No to jest bardzo blisko, zaraz wam pokażę gdzie to jest i co w międzyczasie powiem wam, że 1000 widzów już się zbliża krokami, no już jest 980 widzów, no i bardzo dużo. Co on tu robi? Aha, ja go tu wyciągnąłem. Dobra, dobra. Tam mamy jakąś jaskinię, może sobie tam pójdziemy, obczajmy co tam jest. Może tam coś będzie, może nie, ale ja tak sobie przeeksploruję różne tereny. Tutaj nic nie ma, okej, dobra. Lecimy do tego całego szamana Urszaka. Jak najszybciej, żebyśmy oczywiście skończyli to, no i już zajęli się ostatnimi misjami Gothica, no jeszcze... Chyba nam została ta wolna kopalnia, no i potem już się zaczynają ostatnie misje w Gothicu niestety. Więc będziemy musieli zakończyć jaką to piękną, długą serię. Tak, Wolfensteina zakończyłem, Gothica zakończę, a potem oczywiście było losowanie, wygrał Assassin's Creed 1, więc oczywiście będzie na kanale Assassin's Creed, jak spróbuję go odpalić itp, bo Assassin to już troszkę starsza gra też. Spróbuję go odpalić rzeczywiście i będziemy mogli sobie mieć tą serię. Fuck, Bezi, nie! Dobra, Bezi, jesteś durny. Dobra, jakoś tu dojdziemy. Dobra, jeszcze mamy czas. Chcę, żeby ten materiał był dłuższy, ponieważ ostatnio się nic nie pojawia na kanale, więc chcę troszkę tych filmów znowu wrzucić, co nie? Dobra, Bezi, zejdziemy sposobem. Spróbujemy, tu będzie szybciej tędy. Bezi, tylko się nie zabij, pamiętam. No Bezi, no bez jaj, no Bezi. Tyle razy ci wychodziło niezabijanie się, a ty mi się tu opierdzielasz i się zabijasz ciągle. Oj, Bezi, Bezi, nawet nie wiedziałem, że mi ta gra odpali na frapsie, bo jak kiedyś próbowałem nagrywać jeszcze, to mi niestety nie odpalała. Czekajcie, ja sobie te czary wyłączę. Gdzie jest ten czar cały? Tutaj, dobra, wyłączamy, no i... Bezi, nie zabij się, proszę, kurde, spadłem z drugiej strony. Dobra, nie zabił się. Dobra, sobie pójdziemy tędy. Wiem, że napotkamy na pewno bardzo, bardzo wiele przeciwników, ale dobra. O, mamy tutaj zejście. Bezi, proszę cię, nie zabij się. Okej, spadliśmy do wody, więc jest git. No i lecimy oczywiście naszym Bezim dalej do tego całego Urszaka. Dobra, Bezi, Bezi, nie napotkasz nic, nic się tutaj nie zabije. Chyba, że jak nie, to ja ich zabiję. Dobra, wyciągamy miecz, bo tam widziałem orka. O kurde, oh no, no, no. Dobra, ja sobie tu zapiszę, pewnie dedniemy, bo to są, jak one mają? Czekajcie. Zębacze, kąsacze, brzytwy, o, to są brzytwy. A brzytwy są bardzo mocne, naprawdę. Aż mi się ich, kurde, nie chce zabijać. Dobra. Come on, brzytwy. Po kolei, pojedynczo, panowie. Raz, dwa.
kurde. Bezi. No to bezi, uciekamy. Bezi, uciekaj. Nie dorwie cię, nie dorwie. Bezi, jesteś szybszy. Dobra, tu będzie ork. Więc na niego się przymiotuje jak najbardziej. Już mnie zobaczył. Co za skubanie. No i już po orku. Dobra, napijmy się czegoś i lecimy do tego całego urszaka. A potem, nie wiem, na pewno będzie ta misja wolna kopalnia, więc zahaczymy o Riordiana chyba, Kronosa. No i wtedy sobie kupimy dużo miksturek, żeby ich już mieć na zapas. No żeby już na tą kopalnię itp. mieć. Bo w kopalni naprawdę dużo, bardzo dużo nas czeka. Dobra, zapis zrobimy. Myślę, że tutaj, no i będziemy już lecieć do tego całego urszaka. Miecz będzie wyciągnięty, żeby oczywiście nas nie zabił tutaj nikt. Bo na pewno na górze czekają orkowie i go wiążą, więc... Dobra, lecimy. Bezi, 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 leć. Dobra, tam mamy ogra. Czekajcie. Chyba źle poszedłem. Dobra. Ogry jak słaby na pewno. Come on. Come on, panowie. Znaczy panie. Dobra, czekajcie, źle chyba poszedłem. Miało być. O, czekajcie, tu jest jakaś jaskinia. A, w niej chyba nic nie ma. A tak, taka sama jak tam na dole. Troluje nas strasznie Gothic. Myślałem, że tu coś będzie, a tu nic niestety nie ma. Czekajcie, jak tam się wchodziło? Tego to ja już chyba nie pamiętam. Ale tędy, no przecież. Już zapomniałem, jak się wchodziło na tą górę w Gothiku. Pamiętam, że w Gothiku dwójeczce tędy się też szło do tego smoka chyba ognistego. On tutaj siedział, tutaj chyba golema napotkaliśmy. Tam o, orka mamy. Raz. Dwa. Stary, ty nam nawet nic nie zrobiłeś i się drzesz jeszcze. Dobra, mamy tą całą wieżę urszaka, czy jak to tam się zwie. Tam już słyszymy, że pan urszak czaruje nam. Tam pewnie zabija tych orków. No to my mu idziemy wspomóc, ponieważ na pewno by sobie nie poradził. Come on. Gdzie panowie? Come on. O, tu jest. Raz, dwa. Dobra. O kurde. Dobra. Tutaj coś już ork świruje, więc od razu go w swoje łapy bierzemy i będziemy go i musimy go zaciukać. Come on, pojedynczo panowie, pojedynczo. O Boże, tamten spadł, Boże w ogóle. Co tu się dzieje? No come on panowie, czekaj urszak. Gdzie jest ten koleś? Co mówi, widzę ciebie. Gdzie ty jesteś? Ej, ty. Gdzie ty jesteś, stary? Gdzieś tu jest. Nie wiem, tu albo gdzieś się zabił, nie no. Logika orków. To są naprawdę głupoty. Mają taką głupotę w tej głowie, tylko zabijanie. I w głowie, dobra, rozmawiamy z panem urszakiem. Siemanko, urszak. Podziękować, obcy. Zły orkowie chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. A czemuż to, urszaku? Kim jesteś? Jestem urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia pod wioską w kotle. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią... Spać. Masz na myśli śniącego? Tak. Ludzie mówią śniący. Aha. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu.
Oni sen ducha. Jak Ursza. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Krusza. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Krusza pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak. Ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc. I żyją, i nie. Tak, i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. Aha. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Kruszak. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak. Ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta? Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Dlaczego nikt nie zabije Urszaka? Dobrze, już dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Ulumulu, pamiętam co. Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Wolne kopalnie. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak, niewolnik w kopalni, w kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak, dziękuję, obcy. Obcy uratował Urszak. Obcy teraz przyjaciel Urszak. Przyjaciel weźmie talizman Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. A, spoko. Kamanorku, gdzie ty jesteś? Gdzieś się tu schowałeś i teraz sapiesz do nas, dobra. Ale czym prędzej pójdziemy do Xardasa powiedzieć, co nam się przydarzyło i co jest, i co wiemy oczywiście. No i czym prędzej od razu idziemy, no i w następnym odcinku na pewno znajdziemy, znaczy pójdziemy do wolnej kopalni i będziemy wiedzieć, co to Ulumulu. Dobra, czekajcie, maga, nie, do nekromanty oczywiście, czyli do Xardasa. Tak jak to kiedyś Brawley powiedział. Kto Brawley'ego nie zna, ten jest trochę głupi oczywiście, bo Brawley to jest najlepszy jak dla mnie zagrajmer z RPG-ów. Oprócz jeszcze Robina i Asgarda tam. Dobra, lecimy na górę.
Bez słowa lecimy, nie ma serii, cwaniaczki. Dobra, lecimy, lecimy. Czekajcie. Dobra, lecimy do Xardasa, Xardasiątka. Tak jak ja to w ostatnim odcinku powiedziałem, dobra, Xardas, siemano. Siemano, Xardas. Ej, ty rozmawiaj ze mną, a nie. Dobra. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność, śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Ogólnie Xarda z naszej broni łazi, Boże, jaki koksik. Dobra, teleportujemy się do magów wody, żeby, no oczywiście, tam wyruszyć do wolnej kopalni, gdzie będziemy mogli zrobić to całe ulu-mulu. Rozmawiałeś z Tak, rozmawiałem z Xardasem. To nie jest tak, jak myślisz. Jak to? Xardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. Znalazłem Xardasa, ziom. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. A co ty chcesz, Ryrdianie? Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Okej. Możesz mi coś sprzedać, Ryrdianie? Dobra, masz... Pokaż mi. O jasny gwint, ile ty masz tego? Na pewno bierzemy wszystkie miksturki. Jakie ty tu masz, ziom? Weźmiemy je, ponieważ przydadzą nam się. Dobra, wszystko ci to odstawiam i lecimy, oczywiście ci wszystkie bronie dam. Bo tamte mi są po prostu niepotrzebne. Dobra, to mi niepotrzebne, kat mi niepotrzebny, kolejny kat, rzeźnik. W ogóle te bronie wszystkie mu posprzedawać. Oprócz tego topora orków, dobra. To sobie zostawię, 9000 w ogóle mu daliśmy. Starczy nam? 9100. Czekaj, koleś, ja ci tu sprzedam więcej tych broni. Miecz śmierci, dobra, te bronie orków ci posprzedaję. To też ci sprzedam te bronie, miecz bojowy, te wszystkie takie różne, teraz to ci posprzedaję, dobra. Stać nas jeszcze na... Dobra, mamy pełno miksturek, więc bierzemy i mamy po prostu od cholery. Teraz mikstury Cieszę mamy... Cieszę się, że do nas dołączyłeś. No, ziomek, ziomek, fajnie, fajnie. Mamy... Jeśli jesteś ranny, mogę ci pomóc. Dobra, dobra, Ryrdian, jestem ranny. Jestem ranny, ty mi Dobra, czy teraz ten Ryrdian cały mi da powiedzieć... Tak, mamy 248 za 70 bonus peszet, no i... znaczy, mikstur uzdrawiających za 70 mamy 248. A za 100 mamy 70 czy tam 90, więc jesteśmy ustawieni, czyli już mamy miksturki, które nam się pewnie nigdy nie skończą. Dobra, lecimy do Gorneliusza, bo tam na pewno coś nam powie. No i w następnym odcinku oczywiście do tej wolnej kopalni wyruszymy. W tym na pewno nie, bo zrobiliśmy już tutaj tego całego urszaka. Teraz zrobimy sobie w następnym już odcinku wolną kopalnię. Następny odcinek będzie dosyć długi, ponieważ ta wolna kopalnia jest dosyć, dosyć długa. Dobra, tutaj już pan Gorneliusz i kilka tam cwaniaczków czeka na nas, tak jest. Gornie, Gornie, co ty ode mnie chcesz? Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do kontruderzenia.
Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Spoko, spoko. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować... Przygotowujecie się? Jeszcze nie, ale gdybyś mnie... Spoko, Gorn, ale co ty jeszcze chciałeś? Witaj, witaj. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako mag z kręgu wody i doświadczony wojownik zostałeś wybrany do udziału w tej misji. No to pójdę fajnie, z tobą. Fajnie. Razem możesz... A reszta dlaczego nie boją? Mają cykora. A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Spoko. Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. No dzięki, dzięki. No dobrze, chodźmy. Nauczymy tych nieproszonych gości dobrych manier. Wiedziałem, że można... Weź ten klucz. W ogóle weź jaki... Do boju! Jaki ten... Jakie słówka poleciały. A jeszcze coś, właśnie, mamy iść do tego kolesia wilka i zobaczycie. Prawie za... Wilk! Spoko, spoko. Więc w porządku. Dobra, już lecimy do tego całego ziomusia wilka. No i on nam zleci to, że mamy pozbierać dla niego płytki z pancerza, pełzaczy. No i będziemy mieć za niedługo nową zbroję, tak jest. Ta już jest trochę poniszczona. Znaczy będzie poniszczona, ponieważ... żałośni kolesie z starego obozu nam ją poniszczą. Dobra, lecimy oczywiście sobie do tego wilka, nie jest jakoś daleko, to tylko małe kółeczko. Szkoda, że nie ma tu innego wejścia takiego, żeby było strzeżone, bo tam sam go, znaczy tam nikt jego nie strzeże oczywiście. Oj Bezi, spadłeś. Jego tam nikt nie strzeże oczywiście, więc jakby walnęli, nie wiem, ścianę, to by było po nim. Dobra, co chciałeś ode mnie? Gorn powie... Dobrze, że... Przed ja... Dobra. O co chodzi? Mam pomysł! Czy... Oczywiście! Gdy... Dobra. W jaki sposób mam od... To problem! Dobra, już mamy tą nową moc. Znaczy nie moc, Boże, co ja gadam. Mamy to, to nowe, co nie, że możemy sobie tam odcinać płytki z pancerzy pełzacza. No i będziemy... No i możemy mieć nowy pancerz. A ja zaraz się będę już z wami żegnał, ponieważ oczywiście następna misja w następnym odcinku. Tak więc ja jeszcze tam dojdę i z Gornem będziemy już lecieć. Oczywiście, czekajcie, tylko dojdę tutaj i już się z wami pożegnam i do następnych odcinków pewnie. Tak jak zawsze, dobra. Jesteśmy tutaj już, tak więc ja się już będę z wami żegnał, to by było na tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia, do następnych odcinków z serii Let's Play Gothic, tak więc cześć!